Cześć, z tej strony Farel, witam w kolejnym odcinku z gry Brawl Stars. Moi drodzy Zedymiarze, aktualnie jest godzina druga, jak to nagrywam. Nie miałem czasu, byłem załatwiać różne dziwne rzeczy. Jutro rano też wstaję, jadę do urzędu pozałatwiać jeszcze bardziej dziwniejsze rzeczy. Więc nie miałem czasu, żeby nagrać jakiegoś fajnego odcinka. Ten odcinek jest nagrywany na szybko, więc chciałem was na samym początku przeprosić. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Raz mi się zdarzyło, że wychodzi sneak peek, a ja niestety muszę nagrać go tak olewatorsko, że tak powiem. Ostatnio narzekałem na Brawl Stars, że nie ma ciekawego kontentu, żeby coś ponagrywać i chyba twórcy gry mnie posłuchali i wypuścili nowy sneak peek, w którym przedstawiają nam nowego Zadymiarza, a dokładnie Zadymiarę, która nazywa się Nani. I JJ-ka fajnie ją ochrzciła, powiedziała, że to jest młodsza siostra Barleya. W sumie tak wygląda. W dzisiejszym odcinku pokażę wam cały materiał, który podesłał mi Supercell. Tam macie wszystko dokładnie opisane, jak będzie wyglądał nowy Zadymiarz, jak wygląda jego Ultimate Attack, jak sprawuje się na polu bitwy. Tylko niestety bez mojego komentarza, ponieważ na chwilę obecną nie mam czasu i nie dam rady tego nagrać. Jest już w sumie późno. Ale odsyłam was do filmu JJ-ki, który jest przypięty tutaj w karcie. Ona wszystko ładnie, fajnie omówiła, przetłumaczyła na język polski. Jeżeli chcecie, wbijcie do JJ-ki i obejrzyjcie jej odcinek, bo naprawdę fajnie to zrobiła. Ja wam tylko powiem, że Nani jest Zadymiarą i będzie rzadkości epickiej. Strzela trzema wiązkami kuli światła, a jej ultimate atak polega na tym, że wypuszcza ziomeczka, który nazywa się Pip. Jest zdalnie sterowany i kiedy uderzy w przeciwnika, wybucha. Jest to mega fajne. Także moi drodzy, bardzo serdecznie was przepraszam. Dajcie znać w komentarzu, czy taki odcinek przełkniecie. Mam nadzieję, że wam też się spodoba. A ja już się z wami żegnam. Życzę miłego oglądania. Trzymajcie się. Cześć. Nice.
Thank you.